A tak wyglądało moje dzisiejsze obozowisko. W końcu mogłem rozbić hamak. Przez ostatnie 3 noce spałem w biwi. Natomiast wczoraj padał deszcz, a rano o 5 musiałem być na nogach. Dlatego było jeszcze mokre. Ale rozłożyłem je sobie, żeby troszkę wyschło. Spałem standardowo w śpiworku. No i tą alumatę muszę za niedługo wymienić, bo już jest końcóweczka. Jestem gdzieś przy autostradzie. Autostrada jest tu obok. Tam kawałeczek dalej jest stacja benzynowa. Idę właśnie wziąć prysznic, zjeść coś i próbuję łapać stopa. Dzisiaj prawdopodobnie będę w San Sebastian i w Irun, gdzie jutro chciałbym zacząć Camino. Panie i panowie, znajdujemy się właśnie w kraju Basków. Podróż na stopa przez Europę zajęła mi 4,5 dnia. I to wszystko przez Włochy, bo gdyby nie Italia, to byłoby troszkę łatwiej. Ale nie ma tego złego, co nie wyszłoby na dobę. Póki co przez te niecałe 5 dni wydałem 30 euro. Co stanowi całkiem spoko kwotę. Zważywszy na to, że przejechałem 4000 km. I głównie to wydałem to na żarcie i w sumie tylko na żarcie. Dlatego dzisiaj planuję wynająć sobie łóżko w jakimś hostelu albo w schronisku dla pielgrzymów i wziąć prysznic. I przez te 4 dni miałem tylko jedną okazję, żeby wziąć porządny prysznic. I było to we Francji na stacji benzynowej, gdzie była jeszcze kolejka do tego, więc to już szybki prysznic. Ale w końcu się porządnie umyję. Umyję włosy. Mam dwie takie saszetki z odżywką do włosów, więc wykorzystam je. Czyli tak. Ale póki co na razie świętuję. Będę sobie jeszcze świętował przez jakąś chwilkę. A później muszę wrócić na szlak, bo gość, z którym jechałem na stopa, wysadził mnie troszeczkę za daleko. I prawdopodobnie, w sumie nie wiem jeszcze, czy wrócę do San Sebastian, czy do Irun, czy i tam zacznę. Czy po prostu tutaj dotrę do szlaku, no i tak jakoś to będę kombinował. I muszę jeszcze hiszpańską karetę kupić, żeby mieć internet. Okej. Salud. Wysiadłem właśnie na stacji benzynowej. Wysiadłem właśnie na stacji kolejowej w Irun, gdzie rozpocznie się moja droga. Lepiej zaczynać na początku. Dlatego musiałem troszeczkę podjechać i muszę się jeszcze odnaleźć. Gdzie ja kurczę jestem? W tym oto budynku, który tam widzicie, nabyłem właśnie credential, a właściwie dostałem go za free, tylko wypełniłem skąd jestem i jaką trasą idę. Dlatego teraz tutaj razem z Martą, to jest Marta z Włoch, która też właśnie zaczyna Camino. Pijemy sobie piwko. O, salut. A tutaj musimy przepłynąć z tego brzegu na ten brzeg. I taka przyjemność kosztuje 90 centów, ale na tamtej stronie kontynuujemy szlak, więc tak coś jak trzeba. Chyba, że ktoś dobrze pływa i to z plecakiem, ale nie polecam.
Woda tutaj ma pewnie z minus 200 stopni. Albo przynajmniej z 15. Budzisz się rano. Wstajesz. I masz taki widok na wybrzeże i góry. Cudowne miejsce. A tak wygląda miejsce, w którym nocowałem dzisiaj. Nazywa się D-Way. Tutaj pani, która nam zrobiła śniadanie. I generalnie kosztuje to donativo. Czyli po prostu ile masz kasy, to tyle wrzucasz. Ja wrzuciłem tu wszystkie drobne, czyli jakieś 3 euro. I za to miałem okazję, żeby się wyspać, najeść, umyć rzeczy. Najeść jeszcze raz. Znaleźć towarzyszy na dzisiejszy dzień wędrówki. W ogóle miło spędzić czas. Mieć fajne widoki. I nagrać tego vloga, więc... O, to było... To jest warte wszystkich pieniędzy. Tutaj jest pieczątka do Credenciala. Można sobie ją wbić i masz pamiątkę, a także potwierdzenie, że byłeś. No i tutaj mamy ludzi, którzy byli w tym miejscu. Jak widzicie, no, większość jest z Hiszpanii. Zdarzają się też Amerykanie, Bułgarzy, Niemcy, Holendrzy, Francuzi. Wczoraj to tak. Stany Zjednoczone, Chiny, Hiszpania, Niemcy, Hiszpania i Polska. No i generalnie jak tak patrzyłem, no to mało Polaków tutaj generalnie chodzi. Wcześniej... O, tu jest... Justyna, pozdrawiam. O. Okay. Znajdujemy się właśnie na Playa de la Cocha. Coś pięknego. Wiem, że w kamerze tego, kamera tego nie oddaje, ale tamte góry, te jachty, to wybrzeże, coś pięknego. Właśnie sobie siedzę tutaj z plecakami i pilnuję naszym ziomkom rzeczy, a reszta pływa. A później będzie się wspinać o tam. Albo tam. Lub też tam. Żeby dotrzeć do Santiago de Compostela, wystarczy podążać za żółtą strzałką. Tak jak oni. I uda nam się dotrzeć do tego miejsca. Good morning, Peter. Peter is from Poland. My name is Armin. I am from Germany. I'm 61 years old and I'm doing the Camino because I enjoyed the Camino last year and I want to have a new experience in nature. I think I meet a lot of nice people and you settle down during the Camino. You have time, you relax, and it's a different way of living. It's easy, it's simple, and sometimes it's even humble. So that's why I'm doing the Camino. I want to especially go to Gernika because of the history of Gernika, but I'm not going to explain it now. And I want to go to Bilbao to the museum. Thank you very much for the coffee. This lady here in the albergue is very, very nice. She's the best I've ever met. Very good. Thank you very much. Our dinner plan. So, dinner we will have in Deva. Yeah.
A ta hałaśliwa gra nazywa się Rota Baska. Rota Baska. Możecie sobie sprawdzić. Jest sobie podobna do squasha. Trochę w sobie inne zasady, ale to tradycyjna gra w kraju Basków. Everything.